Mimo że nasz bohater jest inny niż w części pierwszej, nadal jest zabójcą, a do tego prawdziwym chojrakiem. Zachowaliśmy wszystkie podstawowe elementy Assassin's Creed i użyliśmy ich, by zwiększyć różnorodność części drugiej. Tym razem wcielamy się w młodego szlachcica o imieniu Ezio, któremu nieznani sprawcy wymordowali część członków rodziny. Wątkiem przewodnim jest więc zemsta, ale później orientujemy się, że jest tu jeszcze drugie dno. Więc Ezio stopniowo przyjmuje na siebie brzemię bycia asasinem i zaczyna pracować na rzecz większego dobra. Gra toczy się w epoce renesansu pod koniec XV stulecia. Odwiedzimy w niej Wenecję i Florencję, z której pochodzi bohater. Miasta są nieco większe niż te z pierwszej części Assassin's Creed. Włożyliśmy wiele wysiłku w oddanie wszelkich detali. Wysłaliśmy do obu miast grupy programistów wraz ze specjalistą architektem, by przygotować dokładny materiał źródłowy. Niektóre budynki się zmieniły, a my chcieliśmy oddać ich wygląd z XV wieku, ale chodząc po ulicach będziemy czuć się jak w prawdziwej Wenecji. Zdajemy sobie sprawę, że pierwsza część była za mało różnorodna. Najpierw śledztwo, potem morderstwo. Teraz chcemy, by gracz zastanawiał się, co stanie się dalej. Czy będzie to eskorta, pościg, a może kradzież łodzi? W grze będzie bardzo dużo nowych typów zadań. Włożyliśmy dużo wysiłku w poprawienie systemu walki. Nawet starcia na pięści są teraz bardziej taktyczne. Ale mamy też masę rodzajów broni, takich jak halabardy, topory, włócznie czy młoty. Wrogów można rozbroić, a potem użyć ich oręża przeciwko nim. Będzie wiele typów nieprzyjaciół i ciągle pracujemy nad wyważeniem metod ich pokonywania. W grze pojawia się Leonardo da Vinci. Jest zresztą najlepszym przyjacielem Ezio. Będą także inne postaci historyczne, takie jak Wawrzyniec i Medyceusz czy Machiavelli. Leonardo będzie specjalistą od ulepszania broni i sprzętu Ezio. To od niego bohater otrzyma na przykład broń palną. Da Vinci jest także przyczyną, dla której Ezio nie ma uciętego palca. Jego ulepszenia do ukrytych ostrzy pozwalają na uniknięcie okaleczenia. Maszyna latająca, którą mamy w grze, wzorowana jest na lotni zaprojektowanej przez Leonarda. Zdecydowaliśmy się wykorzystać ten wynalazek, by zobaczyć, jak sprawdzałyby się w tamtych czasach, a także jak reagowaliby na nią ludzie. W tej części gracz będzie mógł pływać. Nie utopi się od razu, tak jak Altair. W mieście takim jak Wenecja to zresztą konieczność. Będzie można także sterować gondolami, a część z misji będzie wykorzystywać te elementy rozgrywki. W Assassin's Creed 2 chcieliśmy także znacznie ulepszyć działanie tłumu. W pierwszej części można było tylko wmieszać się w grupę mnichów. W dwójce wystarczy znaleźć większą grupkę ludzi i już można między nimi zniknąć. Stąd będziemy przeprowadzać ukryte ataki, na przykład mordując przechodzących obok strażników. Moim ulubionym motywem jest masa nowych sposobów przeprowadzania zabójstw. Można to zrobić z powietrza, można chować się w stogu albo w tłumie, a do tego dochodzi drugie ostrze, które można wykorzystać w każdej z tych sytuacji. Thank you.